Cześć, witam serdecznie. Startujemy od walki z bossem. Jednym z bossów z dodatku. At last, a fresh catch. Trzeba się przyznać, że jest to moje drugie podejście do bossa. Dość ciasno tutaj jest, ale zostawiam karabinek, który robi robotę. Przywołuję oczywiście dwóch pomocników i właściwie w tym jednym korytarzu bez jakiegoś specjalnego biegania udaje się pokonać tą czarownicę, która biega tutaj z kotwicą, tak trzeba powiedzieć. Zadanie wykonane, czas ruszać dalej. Ten odcinek będzie takim zbitkiem różnych jakichś tam ciekawszych momentów z dodatku. Nie chciałem nagrywać tu podróżowania po tych kanałach i właśnie może to kogoś znudzić, więc pomyślałem, że zamieszczę taki jeden odcinek, gdzie jakąś tam większość rzeczy, które znalazłem, zamieszczę. Tam po zabiciu wiedźmy dostajemy przedmiot standardowo, żeby wytworzyć dzięki temu przedmiotowi, który jest jednym ze składników, wytworzyć broń albo zdolność do broni, jakąś tam jakieś ulepszenie. W tym przypadku dostajemy taką chmurę. Jedna z kolejnych broni. Jeżeli mam za sobą 100 godzin w podstawową wersję gry, to wszystko, jak widzicie, jest wykupione. A tym bardziej jest to dodatek, więc bardziej z ciekawości tutaj chciałem zobaczyć, jacy są nowi przeciwnicy, jacy nowi bossowie, niż jakoś specjalnie tutaj tworzyć konkretną broń. Jak widzicie, na dole mam też taką tą kosę, sierp taki. To też tutaj w grze można zdobyć, takie dwa totemy się rozwala, dostaje się dwa elementy tej kosy, tego sierpa, sierpu. I trzeba to połączyć, żeby zdobyć taką nową broń. Białą, może tak. To jeden z przeciwników. Myślałem, że taki mini boss, ale okazuje się, że to potem jest jeden z przeciwników, który się będzie powtarzał. No może nie ten, tylko ten tam poprzednio, co biegał. No właśnie ten, z tymi tak jakby dwoma włóczniami. No to nagrałem tak, żeby pokazać, że jest też taki misiek, że on jakoś tam specjalnie problemowy nie jest. Dość łatwo można go pokonać. Tutaj chcę też pokazać, że była taka sytuacja. Przenosisz się do snu, ale zawiesiła się gra. Nic nie mogłem zrobić. Musiałem wyłączyć całkowicie grę i jeszcze raz włączyć. A tu kolejny taki mini boss. Dość dużo spotyka się tych takich czerwonych tutaj mini bossów. Dlatego można powiedzieć, że jest to trochę nudne, no ale trzeba mieć na uwadze też to, że jest to dodatek za 40 zł. Naprawdę można spędzić tu około 4 godzin, może nawet 5, szczególnie wędrując po tych lokacjach, bo no, trzeba powiedzieć, że jest dość duża. Jedna z lokacji jest bardzo duża i tam można nawet się zgubić, ale też zniechęcić tym błądzeniem. Tu mamy kolejny etap, jeden z etapów, latarnia. Właśnie do latarni wchodzimy, po drodze zdobywamy klucz. Wchodzimy, żeby zdobyć przedmiot i właściwie tyle jest z tej latarni. Ta wiedźma, która była bossem, pojawia się właśnie co jakiś czas w czasie dodatku jako taki ten mocniejszy przeciwnik, który oznajmia swoje przybycie tym dźwiękiem.
charakterystycznym. Każdy będzie wiedział, o który dźwięk chodzi. Każdy, kto grał w Remnanta. Po zabiciu też jest taka sygnalizacja jakaś dźwiękowa. A tu mamy w tej latarni, zdobywamy pierścień. Sygnalizacja, która mówi o tym, że dany wróg został pokonany. Czasami mamy tych naszych pomocników i oni też takiego przeciwnika załatwiają. Pierścienie, jak widzieliście, mam sporo, no dlatego, że zdobyłem tu platynę. Nie wiem, czy tam było trofeum za zdobycie wszystkich pierścieni, więc potem jak zdobywasz taki pierścień z latarni, no to na tym etapie gry on już nie jest jakiś wow. Może jak ktoś... O, i kolejny ten problem, gdzie poszedłem w to samo miejsce i znowu mnie tak złapało. Tym razem przyszli do mnie wrogowie. Ja nie mogłem nic zrobić, gra się nie wyłączyła, mogłem ruszać postacią, ale nic nie mogłem nacisnąć. I odpuściłem te lokum w ogóle, bo tu byłem w innym. On mnie łapie, przenosi mnie do snu i w tym śnie zdobywam tam różne przedmioty. A tutaj zawiesiłem się. Latarkę mogłem uruchomić, mogłem kręcić postacią. Gościu we mnie strzela, patrzcie jak mam mało zdrowia i nawet nie może mnie zabić, bo chyba mam pierścień, który odnawia mi zdrowie z czasem. A tamci z kolei tak słabo strzelają, że nie mogą mnie chyba całkowicie zabić. No nie wiem, albo czegoś tutaj nie wiem i tu jest jakiś inny sposób i inne rozwiązanie na to. Specjalnie to nagrałem, żeby pokazać, że no wątpię, że tu jest jakiś celowy zabieg, że tak trzeba się zatrzymać. W tym miejscu pokazuję, gdzie zdobyć kolejny archetyp. Archetyp Ritualist, tak się nazywa. Rytualista, no nie wiem jak to nazwać. Ktoś, kto odprawia rytuały, no to chyba rytualista. W każdym razie trzeba pobiec po tych łodziach. Tam najgorzej jest z tym wskoczeniem, przeskoczeniem. O, właśnie, wpadasz do dziury, toniesz i trzeba przejść to jeszcze raz. Więc zaczynam jeszcze raz. W każdym razie kluczem są te skoki w odpowiednim momencie i uważać, żeby nie wpaść do wody. Ale właściwie dość prosto jest zdobyć ten kolejny archetyp, bo wystarczy tędy przejść po tych łodziach, dojść do miejsca, w którym znajdujemy figurkę, a figurkę zanieść do naszego pana, który nam jakby odblokuje ten nasz kolejny archetyp. W moim przypadku wszystkie archetypy miałem wcześniej zdobyte, bo zostaje ten jeden, za który też się dostaje tutaj trofeum. A tu chciałem tylko powiedzieć, że ta plansza, która jest tak rozbudowana, z tym panem można porozmawiać i on może dać pierścień, ale ja zaatakowałem tych latających wcześniej, przed tą bramą, jak się wchodzi do niego. Chodzi o to, żeby nie atakować tych przeciwników i wtedy jak do niego podejdziemy, to można z nim porozmawiać i on da nam pierścień. Dodatek ma, tak jak podstawowa część gry, bardzo dużo zagadek, bardzo dużo takich łamigłówek. Mimo, że jest dodatkiem, to naprawdę jest parę takich sekretów, ale też właśnie łamigłówek, które trzeba rozwiązać, żeby dostać najczęściej pierścień. Tu mnie pan pokonał, ale potem się przygotowałem i z dwoma pomocnikami, z karabinem poszło już bardzo łatwo. But it is the role I must...
I'll see you again, traveler. Tutaj kolejny mój cel podróży, właściwie to jest koniec dodatku w tym zamku. No i zamek jest w sumie podobnie zbudowany i można odnaleźć podobieństwa do tej naszej lokacji, w której chodziliśmy w podstawowej części gry. Więc ktoś może powiedzieć, jest też nasza Nimue, która jest uwięziona tutaj prawdopodobnie przez naszego króla. I zapewne z nią też jest jakaś zagadka, trzeba pewnie jakoś odpowiednio odpowiedzieć. Żeby ją może uratować. Kolejna zagadka to tutaj. Nie wiem, czy trzeba strzelić te wszystkie zwłoki, tak chyba trzeba powiedzieć, ale tu jak strzelimy, to wypada z tego pierścień. Też pewnego rodzaju zagadka. Też to gdzieś zobaczyłem, że tak można, więc pomyślałem, dobra, spróbuję. Dostajemy amulet, który wypada tam z tych nie wiem, czy to są zwłoki tych trzech króli, czy to jest po prostu płaszcz. A z Nimue jest quest na końcu, bo chyba można właśnie, tam będzie wybór przy walce z ostatnim bossem, właśnie tutaj w walce z prawdziwym królem. True King to jest tak tytuł też do dodatku, więc zobaczmy tutaj tą rozmowę, w której będzie podjąć decyzję, czy z nim walczyć, uklęknąć przed nim. Podejmuje tą decyzję o tym, żeby zawalczyć. The one true king's solitude. Speak or lose your tongue. The mouse scratching at the foot of a god and king. You would be dead already were your feeble delusions of grandeur not faintly amusing. This will be your one and only warning, to show your king due respect. I shall not repeat myself, nor suffer fools. I have killed insects like you for less. My packs are adorned with such humorists. Putrid, disgusting, traitorous mortals! Two options, two paths. Such is your crossroads. If you wish to live, prove your loyalty by slaying the duplicitous lesser goddess, Nimue. Or raise your pathetic hand against me, and your mortal suffering ends here and now. Which will it be? So be it! Make your peace, filthy mortal! Come! I shall not sully my throne with your unworthy blood! Rozpoczynam walkę i popatrzcie, jak łatwo i szybko poszło. Jeden obrót, tam wstawiam
tych przywołuję pomocników, drugi obrót, rozglądam się, gdzie on jest, strzela we mnie, ginę. Ile to zajęło mi? 3 sekundy? Może nie 3 sekundy, ale 10 sekund. Zginąłem, sobie myślę, no to pięknie. Więc pomyślałem, dobra, tam się, ruszamy, przygotujemy się. Znowu dwóch pomocników, działko i tym razem trzeba się bardziej rozglądać. Łatwiej, znaczy łatwiej, idzie lepiej, tak trzeba powiedzieć. I zobaczmy, jak to do końca poszło. Zadanie wykonane i teoretycznie w tym momencie można powiedzieć koniec dodatku. Czas przejścia około 4 godzin, 4 może 5, naprawdę dużo można pobłądzić. Wiem, że można zdobyć tu jeszcze strój, także na takiej zasadzie ten strój, z tego co wyczytałem, zdobywamy 3 takie żółte monety, tutaj jedną z tych monet pokażę i te monety trzeba zanieść do czerwonego Red Prince, tak się chyba nazywa, czerwonego księcia, ale tutaj jeszcze wracam do naszej koleżanki, żeby oddać jej przedmiot, który zdobyłem z ostatniego bossa i co można wytworzyć? Można wytworzyć całkiem fajną strzelbę, tak chyba powiem, nie karabin, tylko strzelbę. Chociaż czym się różni strzelba od karabinu? Karabin strzela seriami, a strzelba nie strzela seriami. No dobra. Bardzo duży magazynek. 280 ma magazynku. I od razu pomyślałem, dobra, mam tyle tych materiałów, to spróbuję to rozbudować i będę sobie używał. Tym bardziej, że no, miałem w głowie coś takiego, że jestem po zakończeniu właściwie już, po zakończeniu dodatku. Więc teraz jest taka właściwie tylko eksploracja, żeby sprawdzić, gdzie jeszcze nie byłem, co jeszcze jest do zdobycia. No bo jeżeli masz taką perspektywę, że masz już tyle pierścienia, masz tyle broni, no to teoretycznie można by podejść do tego tak, że zdobędę sobie jeszcze platynę na dodatku, bo też to tak chyba się liczy, że tutaj na platynie, żeby zdobyć platynę z dodatku, jest tam chyba 7 albo 8 trofeów, więc nie tak dużo. Tu jeszcze test broni, jak to wygląda i jakaś tam specjalna właśnie opcja ze strzałem. Chciałem to sprawdzić, jak będzie można z tego korzystać, a potem już dalszą część eksploracji z tą bronią. Także archetyp zdobyłem, wiem, że jeszcze jest strój do zdobycia. Tutaj mam jeszcze to drzewo, które chciałem sprawdzić, czy coś może z niego wypada, ale dostałem tylko skrap, więc jabłko co prawda wisi, no i to też pewnie nie każdy w podstawowej wersji zasadza tu sadzonkę, bo czy każdy o tym wie, że można, ale ja tutaj dostałem tylko skrapu i no i cóż, wracam jeszcze tam z powrotem, bo w niektórych drzwiach nie byłem,
Skupiłem się na tym, żeby przejść do drzwi z wykrzyknikiem, chociaż i tak większość tych map w całości odkryłem. No i tak jak mówię, no myślę, że tu 4-5 godzin przy tym wszystkim. Patrzcie, ile jest miejsc tutaj. To jest wszystko z dodatku. Więc całkiem sporo jest tych miejscówek, gdzie można się udać. I myślę, że większość rzeczy zaliczyłem. Tutaj jeszcze wróciłem, bo myślałem, że potem jak wrócę, to tam, gdzie biłem się z bossem, będzie ten, siedział ten Red Prince, ale on siedzi gdzieś w innym miejscu. Nie dotarłem do niego, wiem, że można. Jemu się oddaje te 3 monety. No chyba, że mam teraz wrócić gdzieś, ale nie, wątpię, żebym gdzieś do jakiejś innej przygody miał przejść. Także tutaj, myślałem, że tutaj jest, ale te 3 monety trzeba znaleźć chyba w innym miejscu tego Czarnego Księcia. Tu biłem się z królem, a tutaj za pomocą monety otwieramy drzwi i zdobywamy tutaj serce. Kolejne serce do tej całej bazy serc, które posiadam. Sporo tych serc w grze ogólnie można mieć. A monetę zdobyłem gdzieś eksplorując tutaj tereny. Nie, bo była w jakiejś skrzyni albo w jakimś takim znowu minibosie, bo tak trzeba ich nazwać, tych takich czerwonych bossach, z którymi się bijemy. No i tu już się nie bawiłem w jakieś tam ulepszanie tego serca, bo no to jest jednak dodatek i w przypadku, gdy masz jakieś inne gry, które mógłbyś ograć i grasz w nie pierwszy raz, no to dodatek faktycznie musi być jakiś niesamowity. Myślę, że tak będzie z Elden Ringiem, jak wyjdzie dodatek do Elden Ring, że raczej tam będę w niego grał z pasją, bo tutaj raczej było tylko takie przejście, żeby sprawdzić, jacy są bossowie. A w dodatku z Elden Ring raczej będę chciał zdobyć platynę związaną z dodatkiem. No i tu kolejna walka już z użyciem tego mojego, tej mojej strzelby, tak to bym nazywał, z tym takim mocniejszym przeciwnikiem. No nie jest jakiś, nie ma jakiegoś wielkiego szału, ale ten fakt takiego dużego magazynku, że 280 ma, całkiem sporo i całkiem spoko to jest w użyciu. Myślę, że broń można jeszcze rozbudować, bo mi tam zabrakło materiałów. Kolejna zagadka. Tam strzelamy na górę, w tym miejscu, i spada nam chyba pierścień w tym momencie. Tutaj jest też taka zagadka, łamigłówka, bo nie każdy będzie strzelał w ten słup. Tam na górze chyba ktoś nawet siedzi i tam trzeba go ustrzelić. Nie jest on jakoś specjalnie widoczny, ale wypada pierścień. Kolejna zagadka. Myślę, że tak jak i w podstawowej wersji nie odkryłem z 20% zagadek, tak tutaj pewnie też z 20% nie odkryłem tych zagadek. Chociaż myślę, że na YouTubie jest sporo filmików, czy na tym TikToku, że w których pokazują te zagadki. Kolejne miejsce, to wszystko robię po zabiciu prawdziwego króla. Czyli właściwie mógłbym w tamtym momencie skończyć, uznać, że zakończyłem dodatek, ale pomyślałem, że zwiedzę jeszcze inne drzwi, które miałem dostępne. A tutaj, jak widzicie, chodzę jakby poza mapą, czyli jestem w takim tunelu, w labiryncie poza mapą. Nie wiem do końca gdzie iść, pewnie dlatego, żeby było poczucie tego labiryntu. Więc też jest fajnie wymyślane przez twórców, żeby było tego typu labirynt. Twórcy, jak wyjdzie jakiś Remnant 3, niech ci sami ludzie to robią, bo naprawdę mają tak świetne pomysły, że jest bardzo dużo właśnie takich różnego rodzaju zagadek. Labirynt, no tu ktoś wymyślił, że będzie labirynt, że niby jest mapa, ale jak wchodzisz do labiryntu, to tej mapy nie widać. No bo jakby była widać, to by nie było sensu jakby stosowania labiryntu. A tutaj no, byłem ciekawy, co ten labirynt, co ta opcja, że jest labirynt, co to daje, gdzie dojdę, co znajdę. No, zakładałem, że znajdę albo pierścień, albo amulet, bo tak to się to odbywa, ale okazuje się, że tutaj znajdę kolejnego minibossa, bo ci wszyscy czerwoni to są tacy, można powiedzieć, minibossowie, za pokonanie których albo dostajemy trade point. Te trade pointy też tutaj się zwiększyła, pula tych trade pointów, ja chyba miałem 68, pierwotnie było chyba 40 albo 60,
Potem tak to zwiększali co patch. Teraz mam obecnie 68. Tu otworzyłem jeszcze kolejny skrót, bo tam wiedziałem, że już się szykuje arena i walka z bossem. No i mamy tutaj takiego mini bossa, którego udaje się mi pokonać za pierwszym razem. To nie jest jakiś wyczyn, ale jakoś prosto też strasznie nie było. A, zapomniałem, że za takich bossów, mini bossów dostajemy trade point, dostajemy amulet, dostajemy pierścień, ale najczęściej dostajemy mutator, ten taki takie ulepszenie do broni, które do broni, do chyba to broni głównie, do zbroi chyba nie było, które daje nam tam jakieś nowe ulepszenia, nowe statystyki. Jak widzicie, nowy trade point do zdobycia, a tutaj kolejna lokacja, w której zwiedzam, szukam. Mamy, pojawia się takie lustro, które było w podstawowej wersji, czyli znowu jeszcze jakieś przejście. Cały czas chodzę po zabiciu prawdziwego króla, także jeszcze dużo rzeczy po tym momencie można zrobić. Można restartować jakby przygodę i zacząć od nowa. Pewnie są jakieś nowe elementy, jak to było w podstawowej wersji gry. No a tutaj mamy taką jakby... jakbyśmy byli w jakimś śnie, ale też jest dalej ten labirynt, tylko że jesteśmy jakby, już też to wszystko ma taką poświatę jakby pomarańczową, więc jesteśmy jakby w innym wymiarze albo trochę w innym miejscu, ale znowu chodzimy poza mapą. No i znowu ta ciekawość, dokąd zmierzamy z tym wszystkim. Wrogowie faktycznie, niektórzy są ci, na przykład tych nie było w podstawowej wersji gry, więc paru wrogów jest też dodanych nowych. No tamten z tymi dwoma włóczniami, co biegał, też jest nowy. Ale ci latający na przykład już byli kiedyś, więc paru wrogów jest nowych. Ale jak na cenę dodatku, to ja myślę, że warto sobie zagrać. Tym bardziej jak ktoś był zafascynowany, użyję takiego wyrazu, podstawową wersją gry, to na pewno tutaj też warto zagrać. Jak otwierasz takie skrzynie i wypada z nich materiał, to na tym etapie, na którym jestem, to już nie budzi żadnego tam zachwytu, bo broń mam rozbudowaną, mógłbym rozbudowywać inne bronie, ale no nie, no teraz już się nie chce. Nie? To tam wypada, ale właściwie ja na to nie reaguję. Tu jest miejsce, żeby włożyć monetę, bo tam chyba z jednego z bossów wypadła właśnie moneta, z tych mini bossów, i w takich miejscach otwieramy monetę i mamy skarb. Wiem, że te monety właśnie można oddać też do tego czerwonego księcia, tylko nie udało mi się go znaleźć, więc to jest jeszcze element, który można by tutaj poszukać. I te trzy monety, nie otwierać takich drzwi, nie zdobywać tego pierścienia, a wtedy pewnie się robi tak, że, bo może książę nie występuje w tym jakby w tej wersji tej przygody.
trzeba by zrobić reroll przygody i być może wtedy by wystąpił Red Prince. Możliwe, że tak by było. Także prawie wszystko, 20 zostało około 5-6 godzin, nie wiem ile było. I myślę, że za taką cenę to warto sobie taki dodatek kupić. Jeszcze chyba mają być dwa takie dodatki. Nie takie, tylko dwa dodatki do gry. No a zapewne twórcy będą starali się kontynuować dobrą pasę i wydać Remnant 3. I znowu skrzynia, materiały, surowce, których właściwie nie potrzebuję. Dobra, to tyle będzie z tego dodatku. Prawdziwy król zginął. I oczywiście słyszymy się w kolejnych seriach Metroidvanii, którą będę chciał zrobić na 100%.